Rządowy program Czyste Powietrze ma jasno określone cele i nikogo nie trzeba przekonywać do ich wartości oraz znaczenia dla środowiska i ludzi w nim żyjących. Przed mieszkańcami Suwałk otwiera się właśnie szansa na precyzyjne poznanie zasad regulujących ten system dotacji. W Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach w najbliższy poniedziałek odbędzie się takie spotkanie informacyjne, na którym będziemy chcieli przedstawić wszystkim mieszkańcom Suwałk, oczywiście zainteresowanym, wzięciem udziału w programie Czyste Powietrze. Rządowy program Czyste Powietrze jest to program, który daje możliwość otrzymania dotacji, dofinansowania na szereg prac związanych z ograniczaniem niskiej emisji w naszych budynkach jednorodzinnych. Zatem osoby, które są potencjalnie zainteresowane na przykład wymianą pieca na nowy, termomodernizacją budynku, montażem paneli fotowoltaicznych, mogą przyjść na to spotkanie, poznać warunki otrzymania takiej dotacji i starać się o tą dotację. Jest ona znacząca, choć ostateczna wartość zależy od zakresu zmian w danej nieruchomości i od kilku innych warunków. Najwyższe możliwe wsparcie może sięgnąć nawet 37 tysięcy złotych. Są to pieniądze, które można wykorzystać i na wymianę pieca, i na termomodernizację domu, i na montaż paneli fotowoltaicznych. Wszystko to, co jest związane tak naprawdę z ograniczaniem niskiej emisji. O szczegółach tego programu i zasadach aplikowania o wsparcie dowiedzieć się będzie można 5 lipca. Początek spotkania informacyjnego zaplanowano na godzinę 17. Porozumienie zawarte przez prezydenta miasta przewiduje również utworzenie w naszym mieście specjalnego punktu informacyjnego, którego funkcjonowanie znacząco ułatwi inwestorom realizację zakładanych zmian. Będzie uruchomiony w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach punkt informacyjny, do którego mieszkaniec będzie mógł przyjść, złożyć wniosek dotacyjny i uzyskać wszelkiego rodzaju informacji, tak samo później rozliczyć ten wniosek. Zatem będzie to swego rodzaju pewne udogodnienie dla suwalczyn, ponieważ takiego punktu do tej pory w naszym mieście nie było. Warto również przypomnieć, że niezależnie od rządowego programu w Suwałkach realizowany jest lokalny samorządowy program wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Jak nas zapewnił Kamil Sznel, będzie on kontynuowany. Ten program działa w naszym mieście już od kilku lat i cieszy się bardzo dużą i wciąż niesłabnącą popularnością. Dzięki niemu udało nam się już przekazać dotacje dla kilkuset suwalczan, którzy wymienili swoje piece na gazowe bądź podłączyli się do sieci. Pensji są to namacalne efekty tego działania, więc na pewno nie zarzucimy tego programu, gdyż jest on sprawdzonym programem, dobrym programem i na pewno potrzebnym programem. Zatem oba programy będą funkcjonowały niezależnie obok siebie.